Nazywam się Toczek Mariusz. W Poczcie Polskiej pracuję 20 rok. W obecnym Urzędzie Pocztowym Hyżne pracuję 9 lat. Na stanowisku listonosz wiejski. No, lubię swoją pracę, jest ona ciężka, ale daje satysfakcję. Codziennie coś innego się dzieje, gdzieś w inne miejsca się jeździ. Nie jest to przede wszystkim praca monotonna. Poznaje się ludzi, ich charaktery, przyzwyczajenia. Pracy chwalę sobie przede wszystkim kontakt z klientami, bo są oni w większości przypadków życzliwi, pogodni. Współpraca z kolegami listonoszami i z pracownikami z okienka z panią naczelnik układa się pomyślnie, czyli pomagamy sobie razem i tak pracujemy. Pracę zaczynamy o 7:45. Przyjeżdża samochód pocztowy z paczkami, z listami, z innymi przesyłkami. Pomagamy w rozładunku, dzielimy listy na rejony. Później przepakowujemy wszystkie przygotowane przesyłki do doręczenia do samochodu i wyjeżdżamy w rejon. W dniu 23 czerwca, piątek, obsługiwałem swój rejon. Plus jeszcze część rejonu kolegi, który był na urlopie. Udałem się do pani, takiej starszej pani, która mieszkała sama i miałem do niej przekaz emerytalny i list. Przeważnie jest na podwórku, albo coś robi w swoim ogródku warzywnym, albo w domu, albo siedzi na ławeczce. Tym razem drzwi zostały zamknięte i to mnie zaniepokoiło, że osoba, która zawsze jest w domu, nigdzie się nie wybiera, nie wyjeżdża, nie otwiera drzwi. Próbowałem pukać po wszystkich oknach dostępnych, szybach, w ganku. Już miałem praktycznie wypisywać awiza na te przesyłki. Ale starsza pani podeszła do drzwi, miała kłopoty z otworzeniem drzwi. W tym momencie, jak otworzyła drzwi, już nie dała rady nic powiedzieć. Były kłopoty w porozumieniu się z nią. Omdlała, po prostu osunęła się. Wziąłem ją pod rękę, podniosłem, zaprowadziłem do pokoju. Bardzo źle się czuła, była bardzo słaba, tylko bełkotała coś. Po chwili, tak jakby troszeczkę lepiej się poczuła, z wielkim trudem podpisała mi przekaz emerytalny. Odliczyłem należną gotówkę i list doręczyłem jej. Wyszedłem na podwórze i postanowiłem zadzwonić, powiadomić o tej sytuacji dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pojechałem jeszcze z jedną przesyłką w rejon. I po pewnym czasie wróciłem na miejsce zdarzenia. Okazało się, że karetka pogotowia już była na miejscu. Panie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej też została objęta pomocą lekarza rodzinnego i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeżeli by do tej pani nikt nie zaglądnął przez sobotę, niedzielę, to mogło się to bardzo źle skończyć, bo później dowiedziałem się, że pani miała prawdopodobnie udar mózgu. No, bohaterem się nie czuję. Po prostu tak mi podpowiedział rozum, żeby nie wypisywać awiza po pierwszym zapukaniu do drzwi. Pomyślałem sobie, że tam na pewno się coś złego stało lub dzieje. I dlatego poświęciłem trochę czasu, żeby popukać do drzwi, do okien i w jakiś sposób zareagować.